Oto peron 5 Warszawy Gdańskiej. Miał być oddany do użytku do końca września. Jak widać, budowa dalej trwa. A jak to wygląda? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczowym Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Znajdujemy się teraz bezpośrednio nad Warszawą Gdańską, która również w ramach tej całej przebudowy linii średnicowej i całego węzła kolejowego w Warszawie jest przebudowana. W ostatnim czasie została całkowicie wyremontowana, właściwie gruntownie przebudowana, chwilę po wybudowaniu tutaj nowej linii metra M1. Dobrze, chwilę to było już czasu temu, wtedy powstały najpierw peron 2 i 3, następnie peron 4 został wybudowany, wszystko połączone nowym przejściem podziemnym, bo wcześniej tutaj nie było przejścia podziemnego, tylko przejście na perony było w poziomie szyn. Następnie zostały wybudowane dwie nowe kładki po jednej i po drugiej stronie, które nagrywałem już na kanale Avizonarz. I teraz we wrześniu został oddany do użytku nowy peron 5, który się znajduje po prawej stronie. Peron jest przelotowy, jednokrawędziowy. Ważne jest to, że jest przelotowy, bo dzięki temu pociągi dalekobieżne, które przejeżdżają przez Warszawę, jadą dalej, na przykład przez linię obwodową w kierunku CMK, mogą po prostu na tym peronie się zatrzymać i dalej jechać bez konieczności wjeżdżania w ruch podmiejski, czy ogólnie w ruch dwutorowy przez Warszawę Powązki. A gdzie się znajduje Warszawa Powązki? Przystanek kolejowy, który widzimy na samym krańcu ekranu, te dwa perony, to jest właśnie Warszawa Powązki. Dosyć nowa i dobrze prosperująca stacja, właściwie przystanek kolejowy, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów. Dalej widzimy rondo Radosława, które przechodziło gruntowny remont w ostatnim czasie i tutaj pod wiaduktami Aleje na Pawła II w przyszłości ma powstać nowy przystanek kolejowy, który będzie bezpośrednio połączony z czwartą linią metra jako stacja metra Plac Grunwaldzki. To oczywiście przyszłość, a teraźniejszość to jest właśnie Warszawa Gdańska. I to wszystko, co powiedziałem Wam przed chwilą o peronie 5, byłoby prawdziwe, gdyby nie fakt, że nie udało się jednak skończyć budowy do końca września i peron cały czas jest w budowie i nie został on włączony do użytkowania zgodnie z nowym rozkładem jazdy, który wchodził w ostatnim czasie. Więc w skrócie, no niestety nie udało się. Pierwotnie oczywiście miało być wszystko ładnie, pięknie. W ciągu miesiąca miał powstać cały nowy peron. Ładnie, faktycznie szybko prace rozpoczęły się. Były realizowane, ale jak widać niestety nie udało się wszystkiego zrealizować. Choć właściwie peron jest prawie całkowicie gotowy, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. To oczywiście brakuje elementów małej architektury, które są niezbędne mimo wszystko do oddania do użytku. Nowy peron bez wyświetlaczy na głównej stacji kolejowej przylotowej, biorąc pod uwagę, że na centralnej teraz mało jeździ pociągów, to byłby duży problem. Dobrze, na centralnej jeździ cały czas dużo pociągów, ale jest ten ruch ograniczony. Natomiast w tym miejscu jeżdżą też pociągi dalekobieżne i potrzeba, żeby był pełen peron z pełną funkcjonalnością. Co to oznacza? Oznacza to, że ten nowy peron, który w tym miejscu powstaje, choć jest tymczasowy, będzie mieć wszystkie elementy, takie jak na wszystkich nowych peronach PKP w ostatnim czasie. Czyli pełen oczywiście wyposażenie, jeżeli chodzi o drogi nawigujące dla osób niepełnosprawnych i niewidomych, pochylnie, schody, barierki, oświetlenie LED-owe, gabloty i tablice interaktywne. Jak i również z tego co kojarzę, gdzieś tam jakieś wety można będzie chyba znaleźć, ale tutaj, znaczy znając życie, gdzieś je wcisną, ale nie widzę zbytnio miejsca, ale raczej na pewno gdzieś się pojawią faktycznie też wiaty. Co ważne, mają być też oczywiście tablice i Iwona, która będzie mówić nam. Właściwie będziemy słyszeć, że Iwona mówi, ale nie będziemy słyszeć, jaki pociąg przyjedzie, tylko usłyszymy, że przepraszamy za utrudnienie. No i faktycznie przepraszamy za utrudnienie tutaj jest dobrym podsumowaniem, bo peron miał być oddany do użytku do końca września, choć faktycznie budowa szybko ruszyła i faktycznie sama konstrukcja peronu jest już mniej więcej gotowa, to nie jest jeszcze oddany do użytku. Co ważne, w ramach tej inwestycji powstaje peron tymczasowy. Czym się różni peron tymczasowy od peronu docelowego? No, można by właściwie długo dewagować i myśleć nad tym, co tu mogło się jeszcze zmienić, bo peron docelowy
docelowe ma tutaj powstać w przyszłości, ale głównie chodzi o to, że ten peron i właściwie ta budowa nie wchodzi i nie ingeruje w infrastrukturę, która jest w okolicy, jeżeli to nie jest niezbędne. To znaczy, słupy od sieci trakcyjnej w postaci bramek, które są w peronie, pozostały w tym miejscu, gdzie są, czyli po prostu wychodzą przez płytę peronową. Tak samo studzienki i wszystkie elementy, które są na dole pod peronem, okablowanie, pozostało w tym samym miejscu, bez przekładania w nową lokalizację zgodnie z nowym projektem. W skrócie, ten peron został po prostu wybudowany w tym miejscu, wyrównana przestrzeń i następnie po prostu on powstał tutaj. Na tym niezależnie, co było na dole. Na dole, ani na górze, ani po prostu jeżeli coś było po drodze, to zostało to uwzględnione tak, aby to obejść. Taka tutaj jest sytuacja, w ten sposób ten peron mógł szybko powstać z szybkim projektem i w przyszłości będzie połączony właśnie z tą kładką, z pomocą chodnika z tej strony, tam widzimy, że faktycznie powstaje pochylnia i z drugiej strony za pomocą przejścia podziemnego i przejście dla pieszych z pozostałą resztą peronów, jak i również oczywiście z mettem i przystankami tramwajowymi. Więc ogólnie sam peron właściwie będzie prawie całkowicie gotowy, a w przyszłości będzie mieć też wejście z przejścia podziemnego, ale nie tego, które tutaj się już teraz znajduje, tylko z drugiego, który ma powstać po zakończeniu wszystkich prac, które teraz są realizowane na Warszawie Zachodniej, jeżeli chodzi o część torową. W skrócie, na wakacje, a właściwie na początek wakacji, rozpoczną się prace budowlane najprawdopodobniej już na Warszawie Gdańskiej przy budowie nowego przejścia podziemnego, jak i również przy realizacji docelowej tego właśnie peronu, który będzie wtedy już wykonany ostatecznie. Tu widzimy jedną pochylnię, schody, zejście do przejścia dla pieszych, które się w tym miejscu znajduje. To jest niezbędne, bo w tym miejscu trzeba przejść po przejściu dla pieszych, aby dostać się do przejścia podziemnego, inaczej nie da się dostać na drugą stronę torów, ani do pozostałych peronów. Tak, to jest ważne, no bo ten peron nie był wcześniej uwzględniany. Nikt nie myślał, żeby wybudować peron piąty. Jeśli już, to było przewidziane miejsce na peron pierwszy. Zresztą jest tam wybudowane po części przejście podziemne. Peron pierwszy nie powstał, bo byłby peronem krańcowym. Gdzie on by się dokładnie znajdował, jeszcze sobie zetkniemy. W teorii w komentarzach piszcie mi, że peron pierwszy tam jest i można znaleźć jego szczątki. Chodziłem tam, widać, że coś było, że jest to wszystko zadośnięte, ale nie widziałem faktycznie elementów peronu, chyba że musiałbym tam głębiej pójść, gdzie już faktycznie były drzewa, ale nie chciałem tam wchodzić w pojedynkę, bo można tam spotkać ciekawe osoby, biorąc pod uwagę, co ja tam widziałem i jakie tam łóżka były wszędzie porozstawione, więc no wiecie, krzaki, nieużytki, nikt tam nie wchodzi, wiadomo, co tam się w takim razie dzieje. Tymczasem od drugiej strony będziemy też mieli pochylnię właśnie z tego peronu, dzięki czemu będzie wyjście również po drugiej stronie do przystanku autobusowego, z tym, że ten przystanek autobusowy jest tylko i wyłącznie dla osób wysiadających, więc jeżeli ktoś tutaj dojedzie, będzie mógł wejść. W tym miejscu widzimy budynek właśnie do peronu pierwszego, który cały czas nie został wbudowany i najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę, jak PKP jest do niego sceptyczne, nie powstanie w najbliższym czasie albo w ogóle. No i następnie widzimy budynek dworcowy, który cały czas woła o pomstę do nieba, aby faktycznie został wyremontowany. No niestety cały czas cisza w eterze. Tymczasem tutaj tą drogę, którą widzimy, ona w przyszłości będzie zupełnie inna i to nawet niedalekiej przyszłości. Po tej stronie PKP wie, że dużo ludzi chodzi na piechotę i oni chcieliby coś z tym zrobić jednak, żeby było wygodniej. Dlatego po tej stronie w tym miesiącu w teorii miały rozpocząć się prace bezpośrednio po zakończeniu pracy przy peronie 5 przy budowie chodnika na całej tej długości, dzięki czemu będzie połączone dojście właśnie tutaj do centrum handlowego Arkadia właśnie z drugą częścią, czyli z halą dworcową i stacją metra. W ten sposób to się połączy wszystko w jedną całość i będzie można ładniej obserwować te budynki, które tutaj cały czas są wstrzymane z budową. Więc ogólnie wszystko całkiem ładnie, pięknie tutaj jest realizowane. Szkoda tylko, że jak zawsze nie obyło się bez opóźnień. Kiedy dokładnie perony zostaną oddane do użytku? Na razie czekam na informacje od PKP, kiedy faktycznie tak jest to aktualnie planowane. Jak dostanę tam informację mailowo, to wam napiszę to w przypiętym komentarzu pod tym filmem i będziecie po prostu na bieżąco poinformowani. Na razie czekam na informacje, więc tego wam po prostu teraz jeszcze nie powiem. Tymczasem jeszcze raz przypominam, w tym miejscu, jak widzimy tą drogę, która jest tutaj wydeptana, wyjeżdżona przez różne samochody, powstanie nowy chodnik wzdłuż tego płotu, dzięki czemu piesi i rowerzyści, bardziej piesi, będą mogli się tędy przedostać na drugą stronę bez konieczności przechodzenia przez perony, co jest oczywiście na duży plus. Tymczasem tu widzimy Warszawę Gdańską, dworzec, który cały czas czeka na remont, a właściwie może przybudowanie, nowy budynek. Parę razy był spalony, choć stary budynek i to z odległą historią. Trzeba powiedzieć, że stare budynki nie przetrwały tego, a nowy wygląda trochę gorzej. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I to było na tyle z tego filmu.
Kolejny materiał z Warszawy Gdańskiej z 7 do 5 będzie, jak już się zakończą faktycznie wszystkie prace, zetkniemy sobie może nawet cykutę, a w tym miejscu był kiedyś peron pierwszy, został wyburzony podczas przebudowy i budowy nowego przejścia podziemnego, tam w ramach tej całej przebudowy po realizacji metra w tym miejscu. No i tutaj w teorii, jak się zapuścicie, tylko nie w pojedynkę, jak powiedziałem, może znajdziecie jeszcze jakieś szczątki tego peronu. Ja wszedłem, nie widziałem nic ciekawego, ale jeżeli komuś z Was się uda znaleźć, to faktycznie tam się bardziej zapuszczę w większej grupie, aby zobaczyć, czy coś tam pozostało. Ale z tego, co wiem i z tego, co mi się wydaje, całkowicie zostały te perony stare wyburzone i z nich już nic nie pozostało. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że może jednak w przyszłości powstanie. Może kiedyś. Pozdrawiam patronów. Cześć!